Witajcie kochani w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam produkty, które skończyły mi się. Chcę wyrzucić opakowania. Nie ma ich dużo, chociaż tak się przyglądam, to nawet troszkę więcej niż zwykle. No trudno. Jeżeli takie filmiki Wam się nie podobają, no to trudno. Jeszcze raz powiem trudno, to nie wiem co. Jeżeli Wam się podobają, to oczywiście po zakończeniu dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. I zaczynamy. Może zaczniemy od tych, które się u mnie sprawdziły. I tak, na pierwszy rzut, zawsze to mówię na cały ekran, chusteczki z Biedronki, 3-pak, 9,99, czyli zadyszkę mamy 72 sztuki razy 3. Wyśmiecie się sprawdzają, zmywają makijaż, ścierają kurze, zbierają sierść psa i tak, moi ulubieńcy, mam nadzieję, że jak Wy przetestujecie, to Waszymi też będą. I tak, dalej, męski zapach, ja już go pokazywałam w moich filmikach dwa razy. Pierwszy raz, gdzie zakupiłam, drugi raz, kiedy mi się skończył, mi. Nie mi, tylko mojemu mężowi, ale to jest też mój zapach. Ja uwielbiam ten jedyny męski zapach. Są też inne ładne męskie zapachy, ale ten jednak jest górą i to jest zawsze mój ulubieniec i zawsze do niego wrócę. Mój mąż innego nie używa, więc u mnie w łazience zawsze jest. Uwielbiam. Dalej, dwa produkty, które otrzymałam, widzieliście w filmiku. Jedna z moich widzek mi przysłała paczuszkę i tam były dwa produkty. Ten to jest z firmy Klarena i to jest, przepraszam, no, że jest rozwalony, ale no, inaczej się nie dało, a był wyśmienitym produktem. Teraz Wam powiem. To jest krem ze srebrem do stóp. Co prawda to jest krem do stóp z nadmierną potliwością. Ja takich stóp nie mam, u mnie cała rodzina nie ma takich stóp, ale bardzo miło go wypróbowałam, to znaczy było mi bardzo miło wypróbować go i przetestować. Polecam go, naprawdę. Ja mogę Wam wszystko o nim powiedzieć. W tej chwili, ja nie wiem, czy to jest w ogóle pełnowymiarowy produkt, to znaczy ta tubka, czy to jest taka tubka pełnowymiarowa, czy są większe. Ta akurat miała 30 ml. Słuchajcie, on pachniał... dla mnie on pachnie, bo nadal pudełko pachnie, więc powąchałam, przypominając sobie zapach. Dla mnie pachnie tak, jak jest wiosna i na łące rosną chabry i maki i się je zrywa i potem ręce pachną takimi kwiatami, nie samymi pąkami i wiecie, płatkami tych kwiatów, tylko tymi łodyżkami. Ci z Was, co mieszkają na wsi albo mają łąkę blisko i zrywają te kwiaty, czy na Boże Ciało, czy do wazonu forever, wiedzą o czym mówię. To nie jest duszący zapach, ale nie każdy go lubi. To jest taki, na dłoniach też jest dziwny i on też jest taki dziwny, ale mnie to w żadnym wypadku nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, przypomniało mi dzieciństwo i baraszkowanie na łąkach i na polach. Także ja polecam, jeżeli macie potliwość stóp, polecam też dla zapachu, dla wypróbowania. Nie mogę się wypowiedzieć, czy na pewno niweluje tą potliwość. Tak jak powiedziałam, ja nie mam nadmiernej potliwości. Mogę jedynie powiedzieć, że bardzo szybko się wchłaniał. Naprawdę super ekstra. No nie wiem, 2-3 minuty to już był wchłonięty w stopę, w obydwie stopy. Najpierw jedna, drugie, potem druga. Także no polecam. I drugi produkt, który dostałam też od tej mojej słuchaczkowicki, to był balsam Rico, balsam do ciała z drobinkami złota. Ja uwielbiam takie balsamy, potem bardzo fajnie się mieni ciało. Ten mnie zachwycił tym, to jest w ogóle firma Filipiak, jestem trochę zaskoczona, że taki produkt, ale okej, spoko, też jest wydenkowany do cna. Pachnie. Ja Wam nie umiem powiedzieć czym, ale
To jest mega piękny zapach, jak takie perfumy, naprawdę z bardzo wysokiej półki. Bardzo wysokiej półki. O, teraz dobrze. Bardzo wysokiej półki, trzeci raz powtórzyłam, gdybyście nie usłyszeli. Bardzo ładnie pachniał, bardzo szybko się wchłaniał. I słuchajcie, on jest drobinka, tak jest napisane, że jest z drobinkami złota. Ja przetestowałam w swoim życiu kilka, niedużo, kilka balsamów, czy jakiś tam mleczek z drobinkami złota. Żaden nie urzekł mnie tak jak ten, ponieważ on tych drobinek takich, wiecie, byczych, za przeproszeniem, na ciele nie zostawiał, nie świeciłam się jak choinka, zostawiał delikatną powłoczkę na ciele i taką aksamitną. No, ja jestem pod wrażeniem, ja poszukam sobie w internecie, też nie wiem, czy to jest pełnowymiarowy produkt tutaj, on ma 100 ml. Chętnie przetestuję, chętnie kupię i będę dalej używać. No, dla mnie rewelacja, powrócę do niego na pewno.